Tragiczny wypadek na Węgrzech. A Autem jechała rodzina z polski wypadek polskiej rodziny na Węgrzech. Matka nie żyje, dzieci w szpitalu. Tragicznie wieści napływają do nas z węgier. Doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Według lokalnych mediów osobówką podróżowała 38-letnia Polka z dwójką dzieci. Kobiety nie udało się uratować, dzieci trafiły natomiast do szpitala. Do wypadku doszło w sobotę rano w pobliżu miejscowości Zalalowo na zachodzie Węgier, niedaleko przejścia granicznego Verdičsi. Z relacji portalu 112 Press wynika, że Skoda prowadzona przez 38-letnią Polkę nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Samochód osobowy, którym podróżowała rodzina z Polski, został niemal doszczętnie zniszczony. 38 latka zginęła na miejscu. Podróżujący razem z nią dzieci zostały ranne. Dzieci w szpitalu sześcioletnia dziewczynka poza otarciami i zadrapaniami nie odniosła poważnych obrażeń. Przewieziono ją do szpitala w Zalagerszek. W gorszym stanie jest jej ośmioletni brat, który doznał urazu czaszki wielu złamanistów uczeń. Chłopiec trafił do szpitala w Peczu. Według węgierskich mediów Rodzina była na wakacjach. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez wiele godzin. Głos na temat wypadku zabrał kierowca ciężarówki. Wszystko działo się bardzo szybko, mogłem tylko trzymać się kierownicy, ale po zderzeniu straciłem panowanie nad ciężarówką i wjechałem do rowu, powiedział mężczyzna kierujący z canią.